Dzień dobry, nazywam się Łukasz Klus i po raz kolejny będę miał przyjemność poprowadzić Camp Tarda zimą. Z firmą Chris współpracuję od kilku lat. Od dwóch lat pełnię również funkcję kierownika ośrodka w Tardzie, co w znacznym stopniu ułatwia mi poprowadzić kampy zarówno latem, jak i zimą na bardzo wysokim poziomie. Camp Tarda położony jest nad jeziorem Bartężek, na ponad 11-hektarowym, ogrodzonym i oświetlonym terenie. Zarówno zimą, jak i latem jest bardzo wszechstronny, a zarazem elastyczny pod względem programów i zajęć, jakie dzieci mogą sobie wybierać. To, co wyróżnia Tardę na tle innych kampów, to oczywiście możliwość wyboru zajęć uzupełniających przez uczestników. Kucharze mają możliwość wsiąść na konia, zaś jeźdźcy mogą uszyć swój pierwszy projekt na zajęciach z projektowania. Podczas zimowej edycji kampu Tarda oferujemy obóz jeździecki dla osób początkujących i zaawansowanych, obóz cooking dla najmłodszych adeptów sztuki gotowania oraz obóz mistrz kuchni dla starszych kucharzy. Obóz konstruktor, gdzie uczestnicy zaprojektują i zbudują obiekt latający lub jeżdżący, a na obozie majsterkowicza zostanie zaprojektowany imponujących wymiarów żaglowiec bądź łódź rybacka, gdzie przy pomocy instruktora dzieci zbudują dany model z drewna. Na obozie fashion młodzi projektanci uszyją swoje pierwsze kreacje, a na obozie rock capella, który jest kontynuacją lata, wgłębią się w tajniki gry na gitarze, perkusji oraz śpiewu. Swoje umiejętności logicznego i strategicznego myślenia uczestniczy rozwiną na obozie gier fabularnych, zaś naukę gry w szachy, jak i inne gry logiczne rozwiną na obozie Might Master. Młodzi adepci sztuki cyrkowej będą mogli rozwinąć się na obozie cyrk i iluzja. Na kampie Tarda dzieci uczestniczą w zajęciach w grupach maksymalnie 10-12 osobowych, w zależności od specyfiki zajęć i specyfiki obozu, na który zostały zapisane. Uczestnicy rozpoczynają swój dzień pobudką, toaletą poranną i śniadaniem. Następnie uczestniczą w dwóch 1,5-godzinnych blokach zajęciowych przed południem. Następnie jedzą obiad, mają przerwę poobiednią, żeby ponownie uczestniczyć w dwóch blokach zajęciowych trwających po 1,5 godziny każdy. Po chwili przerwy i odpoczynku po intensywnych zajęciach dzieci uczestniczą w kolacji, aby nabrać energii i wziąć udział w zajęciach wieczornych ogólnokampowych. Wieczorem dzieci mają czas na toaletę wieczorną oraz czas na sen.